Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek Uczelnia To Nie Wszystko. Gościem tego odcinka jest wioślarz Robert Urbański, obecnie wykładowca akademicki i pasjonat biegów ultra. Robert, zdradź nam proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? To był zupełny przypadek. W trakcie trzeciego dnia egzaminu wstępnego do szkoły średniej, do technikum samochodowego we Włocławku. Chwilę potem, jak dowiedziałem się, że zostałem przyjęty, tak to zapamiętałem, że wychodząc z sali jakiś wysoki chłopak kazał mi podejść do stoliku, który tam był obok ustawiony. I było jedno wolne miejsce. Usiadłem przy nim i okazało się, że naprzeciwko siedzi mnie już świętej pamięci pan Tadeusz Gawrysiak, trener z WT Włosławek. No i tak wyszło, tak? Pewnie gdyby miejsce było obok wolne, obok siedział człowiek od orkiestry dętej szkolnej, może grałbym na puzonie w tej chwili, a nie wiosłowo, tak? Nie wiem, ale tak to zapamiętałem, że to był totalny przypadek. Za co kochasz wioślarstwo? Za ciężką robotę. To jest jedna z najcięższych dyscyplin sportowych, uznawana za jedną z najcięższych dla ludzkiego organizmu dyscyplin sportowych, oprócz podobno kolarstwa szosowego i narciarstwa biegowego. To są takie trzy dyscypliny, które stawiają najwyższe wymagania ludzkiemu organizmowi. To za ten wysiłek, także za współpracę, tak? W osadzie, żeby osada wygrywała, czy to będzie dwójka, czwórka, czy ósemka. Siada czasami dwóch, czterech, ośmiu ludzi o totalnie różnych charakterach i oni muszą stanowić jedność na wodzie, tak? Oni nie, jak kiedyś powiedział Marek Kolbowicz, my się nie musimy kochać, tak? My musimy mieć jeden cel, żeby wygrywać. Robert, najpiękniejsze momenty na wodzie? Oj, na wodzie? No, każde zwycięstwo. Ale najpiękniejszy? Nie wiem, chyba nigdy nie czułem się spełnionym wioślarzem tak do końca na wodzie. Brakło chyba tych kwalifikacji olimpijskich. Pewnie gdyby nam nie brakło tej jednej sekundy czy jednego miejsca, byliśmy pierwszą osadą pod kreską, to pewnie to byłaby najfajniejsza chwila. Być może to być też ten moment, który uwieczniło to zdjęcie, które mam na swojej stronie na Facebooku. To jest taki moment, gdzie tam podnoszę rękę, właśnie nie wiem, bo tam są dwa takie zdjęcia, kolega nam robił z brzegu, kiedy wygrywamy wewnętrzną rywalizację. To był półfinał, repasaż Pucharu Świata w Monachium. To była taka wewnętrzna walka pomiędzy dwoma osadami polskimi o to, kto miał jechać dalej, kwalifikować się do Mistrzostw Świata w Gifu. I wtedy czułem się tak rzeczywiście pełnym, kompletnym wioślarzem. To my wbrew wszelkiemu, nie wiem, osądom, my awansowaliśmy, bo dzień wcześniej przegraliśmy, a w najważniejszym momencie na finiszu wygraliśmy. I to chyba był taki najfajniejszy moment, dlatego to zdjęcie wciąż tam wisi na tym Facebooku. Robert, wiemy, że Twoim konikiem także jest bieganie i to bieganie bardzo długich dystansów. Zdradź nam proszę, gdzie w Polsce uczestniczyłeś i co najbardziej zapamiętałeś? Jaka impreza jest najfajniejsza według Ciebie, Twojej opinii oczywiście subiektywnej? Może bieganie ultramaratonem trochę jest w czasie przeszłym w tej chwili. Trochę mi na razie ten entuzjazm przeszedł. To była kwestia też jakby kontuzji, która tam jakby trochę organizm mi się zbuntował. Więc na razie mam przerwę od tych biegań. Jaki najfajniejszy bieg? Przecież jest dużo w Polsce. Biegu to się bardzo rozpowszechniło, spopularyzowały biegi maratońskie, ale ultramaratońskie zwłaszcza, bo to kwestia okoliczności przyrody przede wszystkim. Mile wspominam chyba pierwszego rzeźnika w Bieszczadach. Ukończyłem go 4 razy, w tym raz tego hardcora, czyli te ponad 100 km. Ale pierwszy rzeźnik był na tyle fajny, raz, że było pierwsze, odkryłem ultramaratonę, a dwa, że 2 dni przed wyjazdem komunikat organizatorów brzmiał: od tygodnia leje, czasami pada. Więc błoto było po kolana dosłownie, nie dało się tego ominąć, więc to wspominam super. Wiem, że taką błotną imprezą jest Łemkowyna, rozgrywana na jesieni. Fantastycznym przeżyciem było też dla mnie na przykład 3 razy Śnieżka. 3 razy z Karpacza, z deptaka na Karpaczu trzeba było 3 razy innym szlakiem wejść, wbiec na Śnieżkę i czwartą drogą zbiegać. Bieg 7 dolin też jest całkiem przyjemny, że ktoś chce zadebiutować i po raz pierwszy przebiec 100 km. To polecam bieg 7 dolin. Bieg górski, tak, ale taka dość biegowa trasa, więc można tam sobie rozwinąć się na zbieganiu, więc fajna bieg. A zdradź nam proszę, gdzie się przygotowywałeś do tego typu dystansów? Tutaj. Przygotowałem się tu w lesie. Trójmiejski Park Krajobrazowy to jest jeden z najpiękniejszych lasów w Polsce. Powiedz nam teraz, skąd się wziął Borys? Borys się wziął z Majowy Skarbów. Nie ja wymyśliłem psa, nawet na początku byłem przeciwny jego obecności w moim życiu, bo wiedziałem, z jaką to się wiąże odpowiedzialnością na wiele, wiele lat. No ale w momencie, kiedy już musiałem się zgodzić na psa, chciałem mieć wpływ na rasę psa. No długo nie trzeba było szukać w internecie według alfabetu, no bo Borz jest na B, tak? Berlińczyki są na B. I wtedy pamiętam, jak zobaczyłem zdjęcie w internecie, to przypomniałem sobie swój pierwszy start wioślarski za granicą. To było w Ottensheim w Linz i tam pamiętam, był taki wzdłuż Dunaju taka ścieżka i tam widziałem ludzi, którzy chodzili z takimi właśnie pięknymi, dużymi, kudłatymi, niezwykle uśmiechniętymi psami. To właśnie od trenera dowiedziałem się, że to jest berliński pies pasek, więc to był mój pierwszy kontakt z Berlińczykami. No a potem, kiedy już mogłem wybrać swojego kudłatego przyjaciela na wiele lat, no to wybrałem takiego właśnie Borysa z Majowy Skarbu. Borys to jest tak naprawdę utajony huragan z Majowy Skarbu, to jest jego pełna nazwa. Ma arystokratyczne pochodzenie, przynajmniej ze strony ojca, bo Henry von Stockerybo jest jakiś międzynarodowy czempion z Belgii, więc Borys ma dość takie fajne pochodzenie, a okazał się no, psem genialnym, tak, z idealnym charakterem. Co ty, Borys, chcesz? Jeszcze? Powiedz nam, Robert, czy opieka i praca akurat z Borysem nie przeszkadza ci w prowadzeniu na przykład zajęć ze studentami, jak jesteście na przykład w Raduniu? Nie, absolutnie nie pomaga, nawet pomaga. Borys spędził kilka turnusów w Raduniu. Szukaliśmy z Borysem zagubionych studentów w lesie, jak pogubili się w biegu na orientację. Też kilka turnusów spędził na prowadzeniu jako przewodnik, który prowadził studentów i przyprowadzał z obozowiska. Spędzał też tam ze mną, pod namiotem czy obok namiotu noc w lesie ze studentami. Pomagał, mam to nawet na filmie, jak pomagał znosić studentom gałęzie z takiego wzniesienia na ognisko. Więc miał swoją kubkę gałęzi, którą przyniósł. Także pilnował, uspokajał. Nie, super pies, tak? Więc nic się nie działo, studenci go polubili. Jak mówiłem, instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Taki kudłaty, pluszowy miś trochę. Borys ma fantastyczny charakter, może nie idealny, tak? Jest uparty, podobnie zresztą jak ja, więc czasami dostrzegam mnóstwo podobieństw w usposobieniu w charakterze do mnie, więc może się idealnie dobraliśmy jako dwaj tacy przyjaciele. Borys ma w tej chwili 10 lat i 2 miesiące. Berlińczyki żyją 10-11 lat, chociaż tak naprawdę w tej chwili średnia wieku to jest 7,5-8 lat, więc Borys żyje trochę na kredyt już w tym momencie, jak mi mówili w szpitalu, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze długo ze mną, bo chyba jest mu ze mną dobrze, więc mam nadzieję, że ta chwila będzie trwała z Borysem długo, długo jeszcze.